Studio Pulsu Biznesu i Szkoły Głównej Handlowej w Krakowie. Nasz kolejny gość Marcin Giżycki, wiceprezes ING Banku Śląskiego. Witam serdecznie. Witam również serdecznie. Czego klienci oczekują teraz od banku? W jaki sposób odpowiadacie na ich oczekiwania w tych ciekawych czasach, tak powiedzmy? To jest i proste, i trudne pytanie. Ja mógłbym odpowiedzieć, to co jest proste, to na pewno niezawodności, że wszystkie nasze usługi są łatwo dostępne i są, mógłbym powiedzieć, proste. No, od wielu lat mamy taki projekt po prostu i staramy się, żeby przede wszystkim komunikacja była prosta, no bo siłą rzeczy produkty bankowe są dość skomplikowane, więc przynajmniej w tej warstwie komunikacyjnej chcemy doprowadzić do tego, żeby były jak najbardziej oczywiste dla naszych klientów, szczególnie te takie produkty tego takiego codziennego bankowania, to co robimy codziennie, bo wiadomo, jak bierzemy hipotekę czy inwestycje, mamy więcej czasu, ale te takie najprostsze rzeczy powinny być proste, przewidywalne, a w związku z tym, że często bank to aplikacja, no to żeby to było też stabilne z perspektywy technologicznej. A jak klienci, jak budować w ogóle strategię w banku w oparciu o indywidualne potrzeby klientów, bo podejrzewam, że każdy z nich zmaga się z różnego rodzaju, nie wiem, wyzwaniami, kryzysami, bodźcami, które wywołują w nich indywidualne potrzeby i czy wy budujecie takie strategie właśnie w oparciu o grupy klientów, indywidualnych klientów, czy jest to w ogóle wykonalne w bankowości? Oczywiście, tylko bardziej jest podejście segmentowe, czyli zaczynamy zawsze od segmentów, czyli różne segmenty mają dopasowaną ofertę produktową. Też staramy się przewidzieć potrzeby poszczególnych segmentów. Teraz oczywiście zaczynamy schodzić głębiej, tak? Czyli każdy segment znowu tworzymy podsegmenty, pewne pakiety, różnie to można nazywać, natomiast no, staramy się zejść jak najniżej. Natomiast wydaje mi się, że podstawą jest dość szeroka oferta produktowa, tak żeby tak troszkę jak z klocków można było złożyć rozwiązanie dla poszczególnego klienta. Czyli, że mamy relatywnie dużo produktów, ale nie wszystko dla wszystkich, tylko już z tych produktów składamy ofertę per poszczególny segment, potrzeba, klient, też nie wiem, okres w życiu, no bo inne potrzeby mają powiedzmy emeryci, a inaczej podejdziemy do studentów, więc ten cykl życia też ma znaczenie przy konstruowaniu konkretnej propozycji dla danej grupy. To przejdźmy do tych potrzeb właśnie. Jakie teraz potrzeby identyfikujecie głównie wśród klientów? Jak wspieracie ich w czasach, no tak jak wspomniałem już na początku, częstych zmian, niepewności na rynku, no bo dużo różnych rzeczy się dzieje na rynku. Wspomnieć wysoką inflację chociażby można, czy kryzys energetyczny, wysokie ceny energii i tak dalej. Pewnie jest wiele odpowiedzi na takie pytanie, natomiast my zawsze staramy się wspierać naszych klientów poprzez edukację. Czyli tak jak kiedyś ING wprowadziło w ogóle produkt oszczędnościowy na rynek polski, czyli uczyliśmy polski rynek w cudzysłowie o potrzebie oszczędzania, co nie było takie oczywiste. Każdemu się wydaje, że to jest oczywiste, ale jeszcze powiedzmy 30 lat temu to wcale takie oczywiste nie było. Więc my też poprzez edukowanie naszych klientów i też przedstawianie im rzeczy takich, o których oni nie do końca myślą, staramy się właśnie zapobiegać pewnym kryzysom. Czyli każdemu klientowi staramy się właśnie tłumaczyć o potrzebie oszczędności, żeby stworzył sobie każdy klient taką poduszkę finansową, że różnie może być utrata pracy, no wiele rzeczy może się wydarzyć, jakiś wypadek, więc zawsze ta poduszka finansowa w takich sytuacjach pomaga. Młodych ludzi staramy się przekonywać do tego, że jak już zaczynają nawet swoją pierwszą pracę, żeby pomyśleli na przykład o produktach emerytalnych, bo wcześniej czy później to przyjdzie, natomiast no, klienci sami siebie w wieku 20 paru lat nie myślą o takiej potrzebie, więc my traktujemy, że to jest nasza rola, powiedzieć klientom o tym, próbować ich edukować, zwrócić na to uwagę, jak działa ten system, że to długofalowo pomoże. W ogóle jako bank nasza perspektywa zawsze jest taką perspektywą długofalową, a nie wszystkich naszych klientów taka perspektywa jest długofalową, więc my staramy się jakby klientom naszym pokazywać jakby ten taki szerszy horyzont, dłuższą perspektywę, uświadamiać pewne ryzyka, o których normalnie się nie myśli. Też cała oferta ubezpieczeniowa, no różne tego typu rzeczy. To przejdźmy trochę do kuchni. A jakie narzędzia stosujecie w banku, by zidentyfikować te potrzeby klientów? Jak to się robi? Narzędzi oczywiście jest sporo. No, przede wszystkim staramy się zrozumieć naszych klientów i robimy szereg różnych badań. Czyli najczęściej, najłatwiej jest po prostu zapytać. Natomiast często jak ktoś o czymś nie myśli, no to w momencie jak pytamy, to nawet o tym nam też nie powie, więc my staramy się przewidywać pewne potrzeby i jeżeli już wygenerujemy jakieś pomysły, no to wtedy je również testujemy z klientami. Też obserwujemy zachowania klientów. Mamy relatywnie dużą bazę statystyczną, więc oglądając czy przyglądając się zachowaniom tych klientów, jesteśmy w stanie przewidzieć potrzeby innych klientów podobnych, może jeszcze troszkę młodszych, ale już widzimy, że nie wiem, za 5 lat, 10 będzie taka i taka potrzeba wśród tych klientów, więc uczymy się również w ten sposób. I pewnie jedną z takich też ekstra wartości jest to, że jesteśmy członkiem dużej międzynarodowej grupy, która dość mocnie działa w Europie, ale nie tylko, więc siłą rzeczy też możemy skorzystać z różnych doświadczeń rynków, kiedyś byśmy powiedzieli bardziej zaawansowanych, teraz to chyba już nie jest prawda, jeżeli chodzi o produkty bankowe, ale specyficznych potrzeb, tak, które występują albo które u nas jeszcze nie występują, no bo jesteśmy na takim etapie, jakim jesteśmy, ale może za parę lat wystąpią. A w jaki sposób nowoczesne technologie, no choćby osławiona sztuczna inteligencja, bo teraz dużo się o niej mówi, pomagają po pierwsze właśnie identyfikować te potrzeby, a po drugie w ogóle budować relacje z klientami? Jak to się zmieniło teraz, jeśli chodzi o tą bankowość konsumencką, indywidualną? Myślę, że tu jesteśmy na początku drogi, czyli na razie pewnie jest tak, że mamy bardzo dużo różnych testów i testujemy, jak wykorzystać technologię. I to pewnie jest na razie w tych miejscach bardziej obsługowych, czyli automatyzacja, wszelkiego rodzaju boty, voice boty, chat boty i one pewnie jeszcze na początku są bardziej takie regułowe, dopiero przed nami jest taki krok, żeby one były coraz bardziej autonomiczne, ale to myślę, że jeszcze troszkę potrzebujemy czasu, ale nie tylko my, ale również regulatorzy, tak? No bo my jesteśmy instytucją dość mocno regulowaną, więc siłą rzeczy my musimy tutaj zwracać na to uwagę szczególną, więc też czekamy na takie bardziej dokładne uregulowanie, wykorzystanie tej technologii. Natomiast myślę, że to jest jeszcze taki etap bardziej przed nami, dzisiaj jest bardziej etap testów. A dane, big data mocno wykorzystywane w tym obszarze? To jakby siłą rzeczy, no bank jako instytucja, która ma kilka milionów klientów, ci te kilka milionów klientów robi średnio kilkadziesiąt, kilkaset operacji różnych, więc to już powoduje, że przetwarzamy ogromne ilości danych i szukamy różnych zależności pomiędzy tymi danymi, no i na tej podstawie troszkę, tak jak mówiliśmy wcześniej, staramy się przewidzieć potrzeby klientów i odpowiedzieć na nie. Wróćmy jeszcze do tej personalizacji usług, czy indywidualizacji usług, no bo tak, to z jednej strony oczywiście korzyść, ale to też pewnie jest koszt, no żeby to robić. Jak to się bilansuje w bankowości? Czy tu trzeba najpierw trochę zainwestować, żeby był zwrot, czy to jest taka... No, na pewno trzeba zainwestować, bo jakby nic nie ma bez inwestycji, natomiast tu nam pomaga technologia, o której mówiliśmy, czyli siłą rzeczy to, co kiedyś byłoby bardzo skomplikowane, a przez to kosztowne. Dzisiaj przez to, że wykorzystujemy technologię, no jest dużo łatwiejsze i dużo sprawniejsze, bym powiedział. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak mówię, jeżeli mamy ofertę produktową dość szeroką, jesteśmy w stanie z tych klocków złożyć rozwiązanie per klient wręcz, bazując na algorytmach albo przyrównując zachowania poszczególnego klienta do pewnych wzorców, które już w ramach wcześniejszych analiz wypracowaliśmy. To może pokuśmy się jeszcze na koniec o taką prognozę, jak załóżmy, nie wiem, 3, 4, 5 lat będzie wyglądała obsługa indywidualnego klienta w takim banku jak ING, czy oddziały jeszcze będziemy mieli, czy już nie wiem, 90-99% osób będzie korzystać wyłącznie z bankowości internetowej, mobilnej. Jakie tutaj, myśli Pan, są perspektywy przed bankami? Ja już od wielu lat słyszę o tym, że oddziały znikną i cały czas są i cały czas mają się dobrze i myślę, że w takim perspektywie tych takich 5-10 lat również na pewno będzie mniej oddziałów, to widzimy taką dość silną tendencję, natomiast nasze placówki, w ogóle placówki bankowe będą przechodziły taką transformację, czyli tam będziemy się skupiać na właśnie obsłudze sprzedaży produktów bardziej skomplikowanych. Czyli tam będziemy rozmawiać o emeryturach, tam będziemy rozmawiać o inwestycjach, o hipotekach. Tam, gdzie człowiek tworzy taką dodatkową wartość, gdzie klient również chce z tego skorzystać. Natomiast zakładam, że wszystkie takie operacje czy rzeczy związane z tak zwaną codzienną bankowością, czyli płatności, jakieś proste rzeczy, no to to siłą rzeczy przejdzie do aplikacji. To już widzimy ten procent klientów, który już dzisiaj korzysta z takiej jakby obsługi placówkowej w tych prostych czynnościach, to są już mikroskala, że tak powiem, więc ja myślę, że to z biegiem czasu po prostu zniknie, tym bardziej, że wszystko dookoła również się cyfryzuje, ale w tej formule takiej aplikacji mobilnej, czyli M-Obywatel, dużo takich serwisów rządowych, państwowych też idzie w tą stronę, więc dla klientów to jest coraz bardziej oczywiste, że to tak po prostu musi być. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Giżycki, wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie.